Ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy Adulfa. Jeżeli ktoś nie widział o nowego odcinka z Hearts of Iron 4 Polską, rowerowy podbój świata, to zapraszam bardzo serdecznie na tę nową serię. My natomiast przychodzimy do naszej Europki, naszej kochanej tfu Ukrainy, żeby rozpocząć tfu kolejny odcinek tą tfu Republiką Kupiecką. O rany. Łapka w górę, soczysty komentarz właśnie, bo was się pytałem, czy kontynuować tą serię, czy przejść na nowy DLC-ek. Jeżeli chodzi o Irlandię, no jak zwykle nie mogłem się inaczej czegoś, inaczej, nie wiem czego ja się spodziewałem, bo oczywiście głosy były podzielone, mniej więcej zwykle pół na pół, część chciała kontynuować, część chciała iść na Irlandię albo Szkocję albo Anglię. Jak problem jest taki, że jeszcze nie mam tego DLC-ka, nie śpieszy mi się, żeby go kupić, bo on jest naprawdę, znaczy może jest ciekawy, ale no to jest kurwa znowu kolejne 30 ileś tam złotych wydane na Europkę. Więc powiedzmy, że na razie będziemy kontynuowali tą serię, ponieważ ja widzę nowe możliwości. Ponieważ Litwa ma tylko sojusz z Francją i Austria. Austria nie pomoże w tej wojnie. Tylko ja muszę zakończyć swoją wojnę z Florencją, więc spoko. Przegraliśmy wojnę z Osmanami, zostaliśmy pobici, ale wrócimy mocniejsi. Wrócimy, kurwa mać, mocniejsi, więc przygotujcie się, to nie koniec serii. Przy okazji chciałem poprawić relacje z Trebizondem, żeby go zacząć anektować. I chyba mógłbym już powoli myśleć o zmianie religii. Czekajcie, pokaż mi Andrest. Właśnie, tu moglibyśmy rozpocząć nawracania prowincji i zmienić się na religię, ale jeszcze musimy wykorzystać sojusz z Austrią, bo raczej jak przejdziemy na islam, to Austria się na nas pogniewa, więc musimy ją jeszcze wykorzystać do paru wojen. Dobra, łapka w górę, soczysty komentarz, przechodzimy do odcinka. Tu rozpoczynamy oblężenia, liże. Spoko, może być korupcja leciutka. Jak to wygląda, na ile mamy trusa z nimi? Trusa mamy z nimi do 39 roku, ok, 11 lat wolności, 11 lat wolności na razie od Osmanów, nie musimy się martwić. Trus z Ferrarą, Wenecją się zakończył również, dobra, my oblegamy Florencję. Florencja to jest centrum handlowe, znaczy Pisa. Nope, no ale to jest 19 developmentu, jakby nie patrzeć, we Włoszech zawsze przyjemnie to przytulić, Kurde, zatrzymałbym tego ziomka, bo on jest naprawdę spoko, mi się wydaje. Nasz Andres nam zbija. Ja bym go zatrzymał. Kij tam 10 republikańskich tradycji. Naprawdę mnie boli to, że jak postępujemy zgodnie z literą prawa w tej kupieckiej republice i wybieramy nowego kandydata, to że nam to nie podbija tej republikańskiej tradycji. To mnie naprawdę boli. No bo strasznie wolno to się podbija. A jak już przedłużamy, to nam spada, to jest logiczne. Ale dobra, przedłużmy raz, no bo 2-5-2 to jest jednak lepiej niż 1-4-1. Okej, Pisa się zakończyła, oblężenie. Niestety chcąc nie chcąc musimy rozbić armię przeciwnika. Musimy rozbić armię przeciwnika, trzeba go będzie złapać. Trzeba będzie jego... On spis... Czemu on ma czarną flagę? Co? Coś ty zrobił. Czym on dostał czarnej flagi? Ciekawe. Czy ja chcę tam się do niego fatygować? Mógłbym, czekajcie... Serio? Mam dobre do ciebie. Przejdę po prostu do ciebie, bo ty się wycofujesz do siebie chyba. No szkurła mać, no. Czy wy zauważyliście, że od początku serii mam same negatywne eventy tą republiką cały czas? Albo stabilność dół, albo prestiż, albo tu mi dyplomaty zabijają, albo tu mi doradca dyplomatyczny, administracyjny umiera. No nie rozumiem, o co chodzi z tym ustrojem. To jest tak beznadziejny ustrój ta republika w Europce. No teraz, że ci wojownicy nie czytają książek, znaczy żołnierze, no to to jest akurat event, który jest losowy. No ale no szanujmy się, bądźmy ludźmi. Teraz tak, potrzebuję spy network na tak zwanych Litwinów. Przy okazji byśmy mogli w końcu się wbijać w ruskie ziemie. Moglibyśmy zacząć się wbijać w ruskie ziemie, takie jak Zaporoże, i tworzyć naszą Ukrainę, tfu kochaną. Okej, okay, oni wrócili na czarnej fladze, aby zaraz dostali stack wipe'a, coś pięknego. Może być Austria. Czekajcie, dajcie mi klejmika na Ferrari. Proszę bardzo, klejmik na Ferrari. Wiem, że mogę przyjąć kolonializm, ale na razie tylko mogłem jedną technologię albo dwie przyjąć. Na razie mi się nie śpieszy z tym. No właśnie, 5 republikańskich tradycji albo 50 mi pointów. Straćmy te 5 republikańskich tradycji, niech będzie na razie, niech na razie będzie. O, niech będzie. Przydałoby się jednak zająć tą Nicę i Prowansję. Mamy tu klejma. Tu nie mamy klejma, to też trzeba zrobić klejma. Tu też trzeba będzie zrobić klejma, bo jakbym atakował Francję osobno, to tu jest Ragusa, Litwa, Brytania i Szwajcaria, a jakbym Litwę atakował, to tam jest sama Francja, to jest dużo łatwiej będzie się walczyło. Mam nadzieję jednak, że no będzie musiał chcąc nie chcąc polegać na bocie, który no do najwybitniejszych nie należy. Nie ma co ukrywać, dobra. Dajesz mi pieniążek tego świata, dajesz mi War Repsy, transferuj Trade Powery i papa.
Dokładnie tak. Armię cofamy na południe. Spisujemy sobie z tak zwaną Florencją, która przestanie istnieć. Koalicja. Panie, takie rzeczy. Szkoda, że pieniążków mi nie dasz. Ale niech będzie, dobra. Teraz robimy Coration. Teraz możemy przyjąć 200 dukatów. Trudno, wprowadzimy, bo teraz musimy tak, przyjąć militarną. Przyjąć militarną, administracyjna jest do tyłu niestety, chcąc nie chcąc. Okej, okay. I teraz jakby to wyglądało, czekajcie, bo jakbyśmy atakowali Francuzów. Austria nam pomoże, po prostu nie pomoże, bo lubi Francuzów i destabilizacja, no tak, tu pomogą wszyscy. Natomiast, jeżeli zaatakujemy Litwę, to wejdzie tylko Austria nie pomoże, bo... Naprawdę, Józefie I von Habsburgu, naprawdę. Rajtarów możemy zmienić i tam chyba artyleria zawsze jest PDR. Okej, okay, dobra, nice. Niech będzie w ten sposób. Niech będzie coś takiego. Zrobimy klejmika na Litwę i pomyślimy o ataku. Czekajcie. Fabrykuj klejmy. Powiedzmy na Zaporoże, żeby było ładnie, klasycznie, po ukraińsko, tfu. Okej. Okay. Dyplomata powrócił, nice. Halo? Cały czas? Bym musiał wrzucić sobie Diplomatic Reputation. No mamy, moglibyśmy zamienić, skoro to tak przeszkadza Austriakom, to możemy zamienić. Mamy Diplomatic Reputation na plusie. O, i teraz nawet Papal State pomoże. O, idziemy na wojnę, jak mordę strzelił, idziemy na wojnę. I Papal State, i Austria, spoko. Tylko, kurde, przydałoby się klejmik na Prowansję. Zdążymy na szybkości na Prowansję? Halo? Na Prowansję. Na szybkości. Wiem, że ryzykuję, bo jak oni wykłają się we własne wojny, albo coś zrobią brzydkiego, albo Litwini sojusz zawezmą. Szybko, sojusz. Szybciutko. Chciałbym sojusz. Technologia przy okazji, administracyjna, jak najbardziej, produkcja w górę. Musimy cały czas to pilnować. Dobra, przestań poprawiać relacje. O, oni coś walczą z kimś. Z kim walczycie? Anglia, Szwecja, Bremen. To jest, kurwa, idealny moment, żeby się wbijać. Bo na razie się skupimy oczywiście na Francji. Dobra, już bez tego klejmu na Prowansję. Jakie tam ryzyk fizyk z tą agresywną ekspansją. I tak wojna będzie długa. Ale tak, bo oni na razie są zajęci. Dobra, wbijamy się. Wbijamy Papal State'a, Austrię. Walczymy o Zaporoże. Francję nie wzywamy osobno, ale walczymy z nią. Nice, dobra, jesteśmy na wojnie. Zmniejszamy tempo na 4. Flotę chowamy. No i armia leci. Lecimy. Kolumbia, no dobra, wymiana z Kolumbami, okej, okay, spokojnie, nie wiem co to za evencik, przeklikałem. Jak to wygląda? No, wygląda groźnie, tylko plus jest taki, że Litwa walczy na swoim froncie, a my chcielibyśmy na razie się skupić na Francji, dokładnie tak. Tu dajmy Francję, tu dajmy Papal State'a i może będą walczyli. Aha, bo to jeszcze prawo przemarszu jest potrzebne. Sabaudio? Austriacy uzyskają prawo przemarszu, albo ci. Czekajcie, tu idzie Papal State, jak on przechodzi? Aha, tu naokoło chcą, a już jest przejście, dobra, nice. Tylko trzeba ostrożnie, żeby uważać na Francuzów, to Austriacy Papal State ma głównie walczyć z armią francuską. O, akurat Prowansję zaanektowali, a to mędy jedne, chcą mój handel genuański rozkraść. 16%, Kastylia ma 29%, zaanektowała Aragon, Hiszpania powstała, o mój Boże, to chyba były te eventy. Co ja przeklikałem. Okej, okay, idzie Papal State, niewielka armia. Co tu tutaj mamy? Kolejny kupiec. Czy ja chcę kolejnego kupca? Myślę, że na razie nie ma potrzeby. Czemu Papal State? Aha, bo chcę iść tędy. Prawo przemarszu dla Szwecji jak najbardziej. Węgrzy upośledzeni poszli tutaj, tak? No to Węgrzy, to zdobądźcie tego Wargola. Jak już tu idziecie, zdobądźcie tego Wargola dla potomnych, dla potomności. Od Francji chcę tylko jedną prowincję tak naprawdę. Jedną prowincję i może pieniążki. Zaryzykujemy, pójdziemy na fort od razu. Nie wiem, gdzie jest armia francuska, czy też... A, oni walczą... jak dobrze! Jestem mistrzem Europki, ktoś tu chciał kończyć serię. Ktoś się przestraszył, a tu zobaczcie, jakie jest zwycięstwo. O, geniusz mój... O kurde, 19 tysięcy Francuzów. Trzeba uważać. Możecie kleić się do mojej armii. Jak tam Litwini. Coś tam zdobywają. Dobra, jest 19 tysięcy Francuzów. Prowansję sobie odbijają, spoko.
Prestiż w dół, kolejny zły event, nie wiem, w ogóle nie ma dobrych eventów, jeszcze tylko komety na twarzy brakuje. Przeleci kometa, powiedzą, o nie, it's an omen, it's an omen. Pytanie, czy ja mam szansę z armią francuską, czy ja mam szansę z armią francuską? No, tu mamy przewagę, bo papal state stoi, on oblega, czemu on szybciej oblega ten fort? Dopiero tam wszedł, gdzie są Austriacy? Austriacy, aha, Bod dostał rozwolnienia, lata między tym a tym, Habsburg się najadł kebabów od Turka. No i teraz jest przypał, nie może chcesz się w nich wbijać. On ucieka, cofa się, dobra, czuje presję, Jaboja czuje presję, to dobrze. To dobrze, to dobrze. Ottomani walczą z Mamelukiem, to też dobra sprawa, to jest ten, informacja, czyli nas nie zaatakują od pleców. Szkoda tylko, że Prowansji nie sklejmowałem, no ale bałem się, że tu jakieś inne sojusze wejdą, że Austria zacznie swoją wojnę i nie będzie chciała pomóc. Ja muszę niestety chcąc nie chcąc polegać na sojusznikach, na botach. Jak tam Węgry? Aha, tu jest okej, dobra. I tu weszli Litwini. Halo, wy jeszcze walczycie w tej drugiej wojnie? Szwecja, Bremen. Szwecja, o kurde, jakie tu wojny wielkie powstały, czekajcie, aż sobie spojrzę. To wygląda tak. To wygląda tak. I to wygląda, o kurde. No to niezła wojna, niezła wojna. O wszystko tak naprawdę, bo teraz być albo nie być, jak przegramy to już lipa totalna. Bo na was Litwini i Francuzi zjedzą. Okej, dobra, pierwszy fort padł, zarąbiście. Zarąbiście. Idziemy na kolejny fort, ryzyk fizyk. Ja chcę od Francji, wiecie co ja chcę od Francji. Prowansjo moja, ojczyzno moja, koalicja jak w mordę strzelił, więc poczekamy jeszcze i tak, o tak. Dobra, idziemy. Idziemy na labor. To była chyba kiedyś angielska ziemia, tu jeszcze nawet klejmy są, nie, już nie ma klejmów. Ale to kiedyś była angielska ziemia, dobra, tu ładnie sobie rozprzestrzeniają się, nice, 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 nice. Tu chodzą Austriacy, dobra, dajemy radę, dajemy radę. Oni walczą na wielu frontach. Na wielu frontach. Krym niestety mi padnie, ale Zaporoże trzymamy, ale zaraz siądzie, okej, okay, spoko. Oczywiście, że po stronie Austriaków. Nie rozumiem, o co chodzi z tymi eventami. Są trochę dziwne, ale spoko. A w międzyczasie, jak nic nie robimy, bo prawie relacje z Trebizondem, trzeba go kiedyś zaanektować. Tak, kiedyś musimy. Kiedyś nadejdzie ten dzień, kiedy rozpocznie się aneksja. Tu ładnie falowe oblężenie. Problem jest taki, że jedna armia Francuzów może zrobić pyk, pyk i pyk. I wszyscy padniemy. Może być militarna, jak najbardziej dyplomatyczna, też się przyda, też się przyda. Też się przyda, dobra, tu zaraz padnie oblężenie, tu niestety nie blokujemy, no ale to jest zatoka, zatoka już na otwartym morzu, więc nasza flota nie ma tam szans. Nawet jeden pojedynczy chyba galeon by nas zmasakrował. Francuski, chociaż nie no, Brytyjczycy powinni dominować na morzu, powinni Brytyjczycy dominować na morzu. To nieźli Habsburgowie, nieźli Habsburgowie, co to jest? Ej, Prusy powstały z Królewca, ale Prusy powstały, ja pierdzielę. Pierwszy raz widzę, żeby bot Prusy sformował. Z Zakonu Krzyżackiego, ktoś oglądał mojego streama, jak też z Zakonu Krzyżackiego tworzyliśmy Prusy. No nieźle. No nieźle. Krym niestety padł, ale to nie jest problem. Tu na szczęście Lyon, Lyons, tak, to zdobyliśmy, nice. Tu kolejne dwa forty padną. Zostaw tam dyplomatę. Trochę przykre, że nie mogę z nimi na 190, żeby zacząć aneksję tego. Kurde, tu 5000 Austriaków padnie. Zobaczmy statystyki Francuzów. 105, 47, 1,5. Czemu Austriacy mają 1,1 taktyki? Którą wy macie technologię? 10. Okej, okay, nie wiem co oni mają. Okej, okay, patie padło, nice, nice. Francuzi pewnie by chcieli teraz już White Peace'a, ale mnie White Peace nie interesuje. O nie, 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 White Peace mnie nie interesuje, mnie interesuje dużo, dużo więcej. Dużo więcej, dużo więcej. Jaki tam wasze worek zawsze? Powoli rośnie, 3,9, no powolutku rośnie. 7%, zaraz padnie kolejny fort. No, White Peace'a by chcieli, ale Prowansja, no Prowansja mi kusi. Czekajcie, Ferrara jest słaba, Mantua jest słaba, Wenecja jest silna dość. Bierzmy dalej dyplomatę. Już nowego. Burgundia, Szwajcaria, Augsburg, Bawaria, Salzburg. No, zaryzykujemy, zaryzykujemy. Zaryzykujemy, weźmiemy, bo nie wiem kiedy następna taka wojna z Francją się przydarzy. To jeszcze, chyba że możemy jeszcze to odpuścić, zmiany religii. Możemy odpuścić zmiany religii i na razie skupimy się na tym, żeby przejść na ruską kulturę. A religię dopiero w ostatniej kolejności zmienimy, jak będziemy mieli podstawy. Bo jak ja teraz zmienię na islam, no to oni mnie tu wszyscy zjedzą w tej Europie. 50 mil pointów. Dukatów mamy dużo. Powoli zaczynamy zarabiać. Na razie powoli zaczynamy zarabiać. Dopiero teraz czuć tą kupiecką republikę. No właśnie, 30 dukatów z handlu. Powoli to czuć. Tylko mówię, no musimy zdobyć tą Prowansję, żeby to zaczęło się u nas odkładać te pieniążki.
Bo co z tego, że będziemy transferowali pieniądze do tego świata, jak Francja będzie nam rozkradała. Dobra, labor padło, świetnie. Teraz możemy zrobić tak. Możemy zrobić tak, że będziemy po prostu falowo to oblegać, bo to są pojedyncze prowincje. Trochę ryzykownie, że ktoś tu się wbije. Troszeczkę ryzykownie, że ktoś się tu wbije. Ale to jest dużo szybsza metoda na obleganie pojedynczych prowincji. Dobra, powiedzmy, że coś takiego na razie. Tu żadnych nie widzę, tu nas Austriacy od północy ubezpieczają, to są bunty. One mogą przejść, czekajcie, jak to wygląda? Nie przejdą, okej, bo to są katolickie. Co? W katolickim kraju katolickie bunty? The fuck? Czy to jest katolicka kultura? Znaczy religia, oni też wszyscy są katolikami. Okej, i za jednym zamachem te wszystkie prowincje powinny paść. No prawie za jednym zamachem, tam różnica kilku godzin powinna być. O właśnie, ładnie, ładnie, ładnie wszystko padło. Nice, no i co? No i teraz chyba myślę, że Paryż. Może najpierw Orlean, żeby tam się zgromadzić jedną armią, żeby nie było przypału. Jest 9000, aha, tu już stoi armia w Paryżu, tak? Ci są oblegani, ci Wilno zaraz zdobędą. Cały Krym mi płonie. Okej. Halo, Francuziku kochany. Francuziku kochany, dasz mi Prowansję, to da mi niewielką koalicję. No co, no ty... A, Francja też wejdzie w tą... A nie, będzie miała trusa. Będzie miała trusa. Jeszcze chciałem może War Repsy od ciebie. Ile masz pieniędzy? Dużo. Czy jeszcze coś przykrego mogę ci zrobić? Nie, myślę, że możesz dać mi tylko pieniążek na zgodę, tak zwany. Pieniążek na zgodę. O Jezus, ale mi się to podoba. Jakby tylko jeszcze rozwiązać kwestię osmańską, to seria byłaby naprawdę przednia. Okej, dobra, mamy Prowansję. Nice. Dobra, wracamy, skupiamy się teraz na... Na tak zwanej kwestii litewskiej. Wiem, że będzie koalicja. Ale mamy dobrych sojuszników, O, great powerem się staliśmy. O, i to na szóstym miejscu, aż o kurwa, panie. Co to za czasy nastały? Szóste miejsce great powera. Ja pierdziele. Koalicja jak koalicja, nie zaatakują nas. Nie zaatakują. Nie zaatakują. Nie ośmielą się. Tak, ominąć te bunty najważniejsze. Idziemy teraz na Litwę. No teraz cała furia Habsburgów idzie na Litwę, dokładnie tak. Tu już forty odbijane, iść po prostu na Zaporoże. Biblia została przetłumaczona. No nie, herezja, spalić, póki co herezja. Niech jeszcze myślą, że jesteśmy katolikami, jeszcze na klęczkach chodzimy. Ale to jest do czasu, to zaraz wszystko się zmieni. W sumie mógłbym sobie, co ja mógłbym sobie przyjąć? Merkantynizm? Merkantynizm dla Republiki Kupieckiej, czemu nie? Przy okazji, jak my się już tak dobrze bawimy, śmieszkujemy. Ale bieda rzeczy. Bieda rzeczy. Oj panie. Dobra, zrób te 0,27. No właśnie. Flota już może w sumie wypłynąć. Protektuj trady genuańskie. Możemy rozbudować flotę? Możemy, jeden okręt. Dobra, kolejny handlowy. Dokładnie tak. Baden weszło w koalicję, to są jakieś małe niemieckie państewka. Dopóki nie wejdzie Francja i Wenecja, no co to jest? O, Burgundia, no dobra, Burgundia może być już problemem. Ale Burgundia jest chyba bez tych... One się wyzwoliły? Ej, te papety burgundzkie się wyzwoliły, ciekawe. Interesujące, naprawdę. Zaporoże trzeba zdobyć, bo to jest Wargol i nam War Exhaustion rośnie, jak my nie mamy Wargola. Trzeba to zdobyć. Trzeba to zdobyć w pierwszej kolejności. Fort odbijają nam Węgrzy. Mam nadzieję, że nie zejdą z niego z niewyjaśnionych okoliczności. Przy okazji, jak już mamy taką wysoką, fajną siatkę szpiegowską, zrób mi ofensywne klejmiki. Wycofaj dyplomatę. Pójdziemy do Trebizondu. Poprawimy relacje. Wenecja ma nas na rywalu, to nigdy nie zdejmie. Z Burgundią możemy pogadać. Może zdejmie nas z tego. No, kolejnym jest 10 prestiżu. A co tam? Gadajmy z Burgundią. Może wyjdą z koalicji. Poprawa relacji zawsze pomaga. Okej, mamy Zaporoże. Nice. Gdzie wy macie forty? Na północy. To co? Falowe oblężenie? Myślę, że falowe oblężenie. To czekajcie, zrobimy tak, będzie szybciej. Teraz robimy milionów detach siege'ów. Dokładnie tak. I mamy wszędzie pojedyncze staki. Pyk. I ciach. I ciach. Tu 34 tysiące Francuzów chodzi, ale oni już nie walczą z nami. Daj ten tysiaczek, powiedzmy tu. Daj tysiaczek, powiedzmy tu. Daj tysiaczek, powiedzmy tu. I tysiaczek tutaj. I kolejny tysiaczek tutaj.
Nie idę na forty, bo widzę, że tam Austriacy i Węgrzy chodzą, więc po co ja mam się tam pchać, tracić niepotrzebnie manpower. Pochodzimy sobie po naszych przyszłych ojczystych ziemiach, czyli tfu ukraińskich, ruskich, wschodniopolskich tak zwanych. Tu wszędzie sobie pochodzimy ładnie. Dobra, polowe oblężenie rozpocząć. Zaporoże zdobyte. Ja mam more war score niestety. Wilno przydałoby się oblegać, halo halo. No to ciach, tu ci... Tu może Węgrzy... A tu może zaprosimy Palstejta, niech się bawią, niech się bawią, niech świętują. Turururu, dobra, dobra, dobra. I co się dzieje? Trzy profesjonalizmu armii. Nie korzystamy z tego profesjonalizmu praktycznie w ogóle. Tu ciach. Tu jakieś jednostki brakuje, zupełnie im brakuje. Mamy manpowera? Mamy manpowera. Okej, okay, pyk. Pyk, okej, okay, od razu szybciej. Już trzeba uważać, żeby nam nie łapali pojedynczych staków. Już możemy się powoli cofać. Jak ładnie na żółto to wygląda. O Jezus, od razu jak się jaśniej zrobił, jak to przejęliśmy wszystko. Okej, okay, tu kolejne prowincje padają, nice. Nice, nice, nice. Tylko uważaj, żeby te bunty się nas nie wbiły. To jest najważniejsze. Wenecja zaatakowała Ferrari, no to raczej bardziej niż pewne. To było pojedyncze państewko. Ja niestety nie mogę tego zdobyć, no bo agresywna ekspansja. Rozumiecie, rozumiecie. Może Szwecja będzie chciała teraz sojusz. Może Szwecja będzie chciała sojusz. O, nie będzie chciała sojuszu. Nawet jakbyśmy nie byli w wojnie, to by nie chcieli sojuszu. Okej, okay, widzę, że Austriacy oblegają, okej, okay, nice, dobra, połączmy nasze armię w jedną armię. I teraz tak, to jest jeszcze, a tu już jest ruska kultura, tak? To wszystko jest ruska, no dobra, no to powiedzmy, że te trzy prowincje, dajcie mi dyplomaty, pojedźmy z Trebizondu. Może na te trzy prowincje już styknie. Okej, okay. Jakby to wyglądało, Eins, zwei, drei tak zwane. Koalicja by się nie zmieniła, bo to jest daleko od nich. Byśmy chcieli tylko, żebyście anulowali sobie sojusz z Francją. Jakiś war repsik, jakiś pieniążek na pocieszenie. Możesz coś wyzwolić. Kijów? Nie no, Kijowa nie chcemy, my chcemy być takim kujowym, tak. O, gwarancja od tego. No, no i to by było na tyle. Myślę, że to jest rozsądny peace deal, możemy się rozchodzić w szczęściu i nadziei, proszę bardzo. Na razie tyle, żeby nie przesadzić, trzeba to skorować, trzeba to wszystko skorować. Jezus, jaki wysoki ten... Zredukujmy leciutko. Coś takiego, okej. Okay. Więc wiecie co? Chyba zrobimy tak, że najpierw przejdziemy na ruską kulturę, bo to nam de facto nie daje dużych minusów, a dopiero potem przejdziemy na islam. Póki... No chyba, że Osmanie zaczną mocno nas kąsać, to wtedy odpuścimy sobie. A czekajcie, jak oni zaatakowali Mameluków, to stracili obrońcę wiary, nie? Nie, no jak? Przecież jak ktoś atakuje wyznawcę tej samej religii, to chyba traci obrońcę wiary, czy to tak nie działa? Czy to tak nie działa? Działa, nie działa? Nie mam pojęcia. Dobra, połączmy was. No i co? Genues Pontic Steppe. To niedługo będzie genuańska Ukraina, potem wszyscy będziemy jedną wielką Ukrainą. Wiem, to jest są okropne myśli, tfu, no ale jakoś trzeba żyć, jakoś trzeba z tym żyć. Taki był cel tej serii, tak trzeba żyć. Armia... Kurde, dałem coś do budowy słabego. Dobra, niech się zbuduje, i tak mamy dużo gotówki. Pomyślałbym, czy nie rozbudować... Czy nie rozbudować sobie większej floty, żeby więcej handlówek wstawić i większą armię mieć chociażby z najemników. Coś takiego. Wydajmy na razie sporo hajsu, ale to powinno się zwrócić. To powinno się zwrócić. Czy my już skorowaliśmy Prowansję? Kończymy korować. Czy jest tu marketplace? Jest tutaj marketplace. O, zostaliśmy ostrzeżeni przez Osmanów. No co za mędy jedne, no co za mędy jedne. Mołdawia jest... Mołdawia. Mołdawia, hello my lady. Co prawda Osmanie, no właśnie, kurde. Co ja wam takiego zrobiłem? Co ja wam zrobiłem? Obraziłem was, powiedziałem, że kebaby były niesmaczne i lubię kebaby. Poważnie, tak samo jak lubię pizzę hawajską. A tak samo jak lubię, znaczy nie lubię kończyć odcinki, ale niestety muszę, więc no co, łapka w górę, soczysty komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Osmanie dadzą nam spokój, chociaż przez jakiś czas. Dobra, cześć, trzymajcie się, na razie.